Czy mamy prawo wiedzieć, skąd kandydaci na prezydenta biorą pieniądze? Jakie są źródła finansowania ich kampanii? Oczywiście, że tak. Kodeks wyborczy gwarantuje nam, że finansowanie kampanii jest jawne. Jak wygląda to w praktyce? Komitety wyborcze kandydata na prezydenta uzyskują finansowanie z trzech źródeł. Pierwsze – wpłaty od osób indywidualnych. Dwa – wpłaty od partii politycznych. Trzy – kredyt bankowy. W przypadku wpłat od osób fizycznych komitety wyborcze mają obowiązek publikować na swoich stronach już w trakcie kampanii, jeszcze przed wyborami, informacje o tym, kto i kiedy wpłacił na ich kampanię wyborczą. Jak jest w przypadku wpłat od partii politycznych? A tak jest, się dzieje w przypadku kandydatów, którzy są popierani przez największe partie polityczne. W ich przypadku głównym źródłem dochodu, a czasami nawet jedynym, są właśnie wpłaty od partii politycznych. W tym przypadku niestety na stronach tych komitetów, tych kandydatów nie znajdziemy żadnej informacji o wpłatach od osób fizycznych. Wszystkie wpłaty, bądź ich zdecydowana większość, będzie pochodzić od partii politycznych. Czy to oznacza, że nikt, żadna osoba fizyczna, żaden wyborca nie chce poprzeć kampanii danego kandydata? Owszem, obywatele, wyborcy mogą jak najbardziej wpłacać na kampanię tych kandydatów, natomiast robią to za pośrednictwem partii politycznej, a więc wpłacają na konto partii politycznej bądź jej funduszu wyborczego. Następnie partia polityczna dokonuje zbiorczego przelewu na konto Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że nie dowiemy się, kto wpłacał na kampanię tych kandydatów. Informacje dotyczące wpłat na konto partii politycznych są publikowane dopiero na wiosnę 2016 roku. A więc dopiero za rok będziemy mieli szansę się dowiedzieć, kto wpłacał na tegoroczną kampanię wyborczą. Jest to duża, jawna nierówność w jawności finansowania kampanii wyborczych kandydatów niezależnych, czyli tych, którzy właśnie są finansowani głównie z wpłat obywateli, wyborców, bo w tym przypadku od razu możemy się przekonać, kto, kiedy i ile wpłacił, a w porównaniu z kandydatami, którzy są popierani przez największe partie polityczne. W tym przypadku nie dowiemy się niczego w trakcie wyborów, niczego przed wyborami, dopiero za rok. Dlatego apelujemy do partii politycznych, aby już teraz, już w trakcie kampanii wyborczej, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, opublikowały na swoich stronach wykaz wpłat dokonanych na rzecz partii politycznych. Wtedy my, jako wyborcy, będziemy mogli się przekonać o tym, kto, kiedy wpłacił na kampanię kandydata na prezydenta, niezależnie, czy jest to kandydat niezależny, opierający się wyłącznie na wpłatach indywidualnych, czy jest to kandydat popierany przez największe partie polityczne.